W tym roku w ramach konkursu młodzież robiła blogi ekonomiczne w pierwszym etapie konkursu, a w drugim etapie projekty gier ekonomicznych. No i niektóre muszę powiedzieć, że nadają się nawet na wydanie. My zrobiliśmy blog o Narodowym Banku Polskim. Zamieściliśmy tam trzy posty, mianowicie o ogólnie czym jest Narodowy Bank Polski, o jego działalności i o Radzie Polityki Pieniężnej. Bardzo patrzę na nasz blog, no bo jest napisane, jakie są zabezpieczenia nowych pieniędzy wprowadzonych i co można zrobić z uszkodzonymi pieniędzmi, jak są uszkodzone mechanicznie lub zużyte. Mamy nadzieję, że wygramy, chociaż oczywiście nie robimy sobie złudnych nadziei, ale wierzymy w swoje możliwości i damy z siebie wszystko. Temat projektu był bardziej interesujący, może taki bliski młodym ludziom, dlatego że wielu z nich ma swoje blogi i założenie swojego bloga było taką inspiracją. Problemem większym był temat ekonomiczny, ale stanęli na wysokości zadania. Nasz blog jest o firmach, które przez 25 lat się zmieniały. Na stronie znajdą się różne właśnie ciekawostki o tych firmach, jak się rozwijały. Fajnie by było mieć własny biznes i zacząć zarabiać na siebie. Tematem tegorocznej trzeciej już edycji programu Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości jest 25 lat wolności przedsiębiorczej, ekonomicznej i gospodarczej kraju. Granica takiego wieku, kiedy zaczyna się realizować swoje pomysły biznesowe, bardzo się przesunęła. Jeszcze ileś tam lat temu to była wiedza tajemna, jak otworzyć swoją firmę, jak to w ogóle zadziałać. Prezes spółki kojarzył się z 40, 50, 60-latkiem, który już gdzieś tam ma niesamowitą wiedzę i przede wszystkim chronioną, jak tą firmę prowadzić. Dzisiaj czasy się niesamowicie zmieniły. Mamy coraz większe przykłady bardzo młodych ludzi, którzy chcą i mogą prowadzić już firmy, a inkubatory przedsiębiorczości, które stworzyliśmy, właśnie po to działają już od 10 lat w Polsce, żeby uczyć od najmłodszych lat ludzi przedsiębiorczości, postawy przedsiębiorczej i budowania swojej marki, wymyślania produktów, usług. Trzy lata temu wymyśliłem sobie firmę Los Sousali, Dom Strachu, który w tym momencie zdobywa popularność. Cieszę się z tego niezmiernie. Myślę, że jedyne co nas ogranicza to wyobraźnia i myślę, że każdy jest w stanie robić to co chce i to co sobie wymyśli. To jest przestrzeń dla młodych przedsiębiorców. To jest 150 metrów kwadratowych, gdzie w tym pomieszczeniu, tam akurat też nie możemy tak bardzo widzieć, ale pewnie jak rzuciliście okiem, to widzieć co tam jest. Jest ponad 20 biurek do pracy dla młodych przedsiębiorców, też może dla Was, jeżeli będziecie chcieli kiedyś otworzyć firmę. Panie prezydencie, życzymy Państwu przyjemnej podróży. Były trzy grupy, zgłosiły się do programu, natomiast ta grupa zrobiła najlepszego bloga, dlatego jedzie na wycieczkę. Startowało 10 zespołów w pierwszym etapie, zostało wytypowane przez nas 6, no i mieliśmy problem, kogo wytypować, bo wszystkie prezentacje były na wysokim poziomie, wszystkie blogspoty, no i przyjemnością było pracować z taką młodzieżą. Gra nie ma kostki, lecz poruszamy się odpowiadając na pytania. Mamy karty, za które za dobrą odpowiedź możemy się przesunąć 2-3 pola. I przygotowali takie dwie gry planszowe właśnie dotyczące lotnisk i dotyczące autostrad. Także wykazali się wspaniale. Pomysłów mieli wiele, wybrali te dwa, uważając, że są najlepsze i najbardziej zmieniają Polskę. Nasza gra to nasz polski złoty i polega ona na tym, aby złapać złodzieja, który wykradł dokumenty z wystawy Narodowego Banku Polskiego i gra angażuje nas do tego, abyśmy poznawali historię polskiego złotego, jak przebiegały te zmiany, jak się zmieniała wartość i ogólnie ludzie, którzy tworzyli złoty.
która w sumie uczy przedsiębiorczości, takiego wspinania się po szczeblach kariery. Jak się nazywa? Piramida przedsiębiorczości. Pomysły są niesamowite i ja jestem pełna podziwu w ogóle, że uczniowie tak wymyślają. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby to tak na takim poziomie zrobić. Do gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Budynek to jest nowy gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, funkcjonujący w tym miejscu od roku 1999. No, główna atrakcja jest nad nami. Zobaczcie tam, poprzez ten szklany dach widać kładkę, pomost, miejsce oblegane przez wycieczki, ogród znajdujący się na dachu, tak samo jak na dachu Kopernika. Jesteśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wizyta tutaj jest częścią trzeciej edycji Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości. Ta edycja cieszy się jeszcze większą popularnością niż dwie poprzednie. Projekt Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości jest wsparciem przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości. Jest skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego. W tym roku mamy bardzo bogaty program. Między innymi zwiedzamy Warszawę, zwiedzamy miejsca, w których młodzież może się nauczyć czegoś ciekawego na temat edukacji ekonomicznej, edukacji finansowej. Giełda zapewnia platformę transakcyjną, ponieważ pierwsze papiery wartościowe powstały już w XIII wieku. To były obligacje weneckie. W XVI wieku powstały pierwsze spółki akcyjne, natomiast pierwsza giełda w Holandii powstała dopiero pod koniec XVI wieku. I było to związane z tym, że żeby kupić czy sprzedać papiery wartościowe, potrzeba tak naprawdę dwóch stron, strony kupującej i sprzedającej. I był problem ze znalezieniem tej drugiej strony, jeżeli ktoś chciał na przykład zainwestować w akcje kompanii wschodnioindyjskiej, bo musiał tą drugą stronę znaleźć, która by zgodziła się odsprzedać papiery wartościowe, które posiadała. To był dosyć spory problem. Ludzie potrafili zwiedzić dosłownie pół kraju w poszukiwaniu papierów wartościowych należących do konkretnej firmy albo osoby, która byłaby w stanie od nich odkupić papiery wartościowe. Dlatego pojawiła się idea stworzenia jednego centralnego miejsca, gdzie inwestorzy mogliby porozumieć się już na o wiele mniejszym gruncie i skupić tylko i wyłącznie na transakcji. Kiedyś inwestorzy mogli przyjść na giełdę, powiedzieć, że chcą kupić akcje jakiejś firmy, znaleźć drugą stronę, która byłaby je skłonna sprzedać i to byłoby na tyle. Ale od 2000 roku na naszej giełdzie obrót fizyczny został zabroniony z prostego powodu. System informatyczny już wtedy funkcjonował i wszystkie giełdy skupiły się na stworzeniu niezawodnego systemu informatycznego. Teraz wszystkie zlecenia składa się drogą elektroniczną, żeby ułatwić handel. Skrótowy, w przejrzysty sposób pokazuje, na jakie rzeczy należy zwrócić uwagę, jeżeli chciałoby się świadomie inwestować na giełdzie, a nie ryzykować. Rada Polityki Pieniężnej dba o stabilność cen w naszym kraju i zajmuje się ustalaniem wysokości stóp procentowych. Czyli Rada Polityki Pieniężnej ma możliwość podnoszenia stóp procentowych, utrzymywania na poziomie dotychczasowym lub obniżaniu tych stóp. I Rada Polityki Pieniężnej to zespół 9 członków. Po 3 osoby wybierane są z Sejmu, z Senatu i ze strony prezydenta. Jeżeli chodzi o produkcję banknotów i bicie monet, to na zlecenie Narodowego Banku Polskiego pracuje wtedy Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, a bicie monet to jest Mennica Polska. Jesteśmy uważani za jedną z najlepiej zaopatrzonych bibliotek ekonomicznych w Polsce. Także jeśli Państwo jesteście tymi zagadnieniami gospodarczymi, czy teoretycznymi, również ekonomicznymi, pieniężnymi, bankowymi, handlowymi, marketingowymi, prawnymi, bądź związanymi z Unią Europejską zainteresowani, to nasz księgozbiór myślę, że jest w stanie spełnić Państwa oczekiwania. Mamy w tej chwili około 130 tysięcy książek drukowanych i dostęp do mniej więcej 48 tysięcy książek w wersji elektronicznej. Nie tylko
monety kolekcjonerskie, ale również banknoty emituje Narodowy Bank Polski. Tutaj macie jako pierwszy banknot z roku 2006 z wizerunkiem Jana Pawła II. Tylko jeżeli by ktoś na przykład chciał zakupić taki banknot, to nie po nominale. Czyli cena zakupu jest 90 zł. Tak mają banknoty i monety kolekcjonerskie. Patrzymy na znak wodny. Wiecie w ogóle znak wodny? Co to i gdzie to się mieści? Tak, gdzie? Tak. Ławca się powtarza. Tak jest. Na pustej przestrzeni. I teraz tak. Ja wezmę sobie na dziesiątce, pokażę wam różnicę. W dotychczasowych jest tylko twarz władcy, tak? I pamiętamy, że on zawsze patrzy w tą samą stronę. Bo zdarzały się falsyfikaty, że patrzymy na siebie, tak? Tak, a w zmodernizowanych jest drutki. Widać takie małe cyferki? To jest stare. Widać? Czego nie ma dotychczasowych? To tu nie mamy zmodernizowanego cyferka, jeszcze nie jest. Patrzymy na zmodernizowany. Wszystkie elementy naszego życia mają jakiś wymiar ekonomiczny. No, dla młodzieży to może być sprawa na przykład randki, czy pójdą tu, czy tam, ale również sprawa studiów, które wybiorą, czy chcą rozwijać jakieś swoje wspaniałe pasje, które później nie przynoszą im satysfakcji ekonomicznej, czy chcą bardziej praktycznie podjąć decyzję i studiować te kierunki, na które w tej chwili jest zapotrzebowanie. Czy może jeszcze chcą być przedsiębiorcami? To dla banku centralnego jest ogromnie ważne, żeby młodzież miała wiedzę ekonomiczną, bo im więcej wiedzy, tym więcej stabilnych zachowań na rynku, tym więcej po prostu stabilności i stabilizacji w gospodarce. A może to się z was orientuje, jakimi trasami jeździ pociąg IP? Kraków, Gdynia, Główna, Kraków, do Krakowa, do Katowic, bardzo dobrze, do Wrocławia, bardzo dobrze i do Trójmiasta. No są świetnie przygotowani. Było bardzo wiele ciekawych rzeczy, aczkolwiek tak najbardziej takim ciekawym miejscem, które zwiedziliśmy, był Narodowy Bank Polski, oczywiście Giełda Papierów Wartościowych. Byliśmy także w Centrum Nauk Kopernika. Były tam interaktywne wystawy, które bardzo nas kształcą. No, było to ciekawe doświadczenie. W tym roku w konkursie wzięli udział po raz pierwszy uczniowie z Ukrainy. Jeden zespół jest z dziewczynek z Ukrainy, a drugi jest mieszany, polsko-ukraiński. Myślę, że przejazd z Pendolino był bardzo fajny. Tak, no, pierwszy raz. Centrum Kopernika na pewno. Tak, bardzo ciekawy. Tak, ciekawe i uczące przede wszystkim. Nowych. Giełda papierów wartościowych. Stosunkowo no, dowiedzieliśmy się dość ciekawych właśnie tam rzeczy. Fajnie było tam być po raz pierwszy. Obligacje, akcje, takie. Tak wprost od kogoś, kto w tym siedzi. Młodzież czekała w ogóle na konkurs, chętnie uczestniczyła, bardzo mi się w tym roku konkurs podobał. Wycieczka była nagrodą, spełniła swoją rolę na pewno, ponieważ młodzież zobaczyła bardzo wiele interesujących rzeczy, których trudno przedstawić podczas lekcji. Na żywo to jednak jest troszeczkę inaczej, trochę inny odbiór jest, a każde nowe wiadomości wzbogacają wiedzę uczniów. I ja jako nauczyciel jestem bardzo zadowolona, że mogłam ja uczestniczyć i moi uczniowie. Z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie tym projektem, co świadczy o tym, że młodzież uważa, że edukacja ekonomiczna jest ważna i że na pewno przyda się im w ich dorosłym życiu.